Szanowna Pani Marszałek, Panie i Panowie Posłowie, Panie Ministrze, nawołujecie Państwo do merytorycznej debaty, do rozmowy na temat, do poważnej dyskusji. I ja bardzo bym chciał, żeby taka debata poważna była przeprowadzona. Ale zwróćcie Państwo uwagę także, że wtedy, kiedy się pojawia poważne pytanie, dostajemy niepoważną odpowiedź. Więc warto, żebyśmy nawzajem szanowali się, mimo różnic, które na pewno między nami są, zarówno w politycznych różnic, jak i w ocenie konkretnej sytuacji. Ja chciałbym zadać panu ministrowi pytanie, które dotyczy i strony formalnej, i merytorycznej. I nie będę pana pytał, dlaczego powstała dziura budżetowa, bo mowa wtedy, kiedy mówimy o progach ostrożnościowych, to musimy powiedzieć, dlaczego o tym dyskutujemy. Dlatego, że mamy taką sytuację finansów publicznych. Więc nie będę pytał o tą sytuację, bo pan powie, że to jest normalna rzecz, że tak się przydarzyło, przewidywaliście, że to się może zdarzyć. I każde pytanie, które będzie miało charakter merytoryczny, będzie z państwa strony dokładnie tak uzasadniane. Ale proszę powiedzieć mi, jak pan chce obejść sytuację, jeżeli szukacie rozwiązania w oszczędnościach, w 8 miliardach ogółem, a 3 miliardach w obronie narodowej, jak pan chce obejść ustawę mówiącą o wydatkach 1,95 PKB? No przecież mamy ustawowy zapis, że tyle środków powinno być przeznaczone na polskie siły zbrojne. Drugie pytanie. Jeżeli oszczędzamy te 3 miliardy, chcecie państwo zabrać, to czy pan wie, panie ministrze, jakie skutki to wywołuje? Otóż dzisiaj odbywała się dyskusja w Sejmie na ten temat. Wywoła to, że za chwilę polski przemysł obronny będzie zwalniał ludzi, bo nie będzie zamówień, bo nie będzie polska armia miała nowego sprzętu i ludzie pójdą na ulicę. Oni wrócą do pana z wyciągniętą ręką po zasiłek. Nie ma żaden sposób usprawiedliwienia dla sytuacji związanych z oszczędnościami, bo państwo mówicie, oszczędności nie będzie na policji. Panie ministrze, jak pan porozmawia z policjantami, to pan będzie wiedział, że na policji nie da się już oszczędzić. Możecie zabrać im tylko papier toaletowy, wykręcić żarówki, bo już na paliwo też nie mają. Dziękuję. Dziękuję, panie.